Moi drodzy, jestem w Paryżu. Dzisiaj jestem na przykład bardzo głodna, bo dopiero co dojechałam i pokażę wam jakieś takie bardzo popularne paryskie jedzenie, które tutaj się znajduje. Idę właśnie na naleśniki, bo już jest godzina 11. Jadłam w tym bistro, co właśnie idziemy, naleśniki na słono z serem. I szczerze nie wiem, czy mam ochotę na słono czy na słodko, ale pamiętam, te serowe po prostu były jak marzenie. Teraz wam pokażę to miejsce. Potem pewnie pójdziemy na jakieś makaroniki, na po au chocolat lub croissant i kawkę. Ale to może wezmę właśnie na słono, żeby było to też trochę wytrawnie dzisiaj po prostu. Mam tak dużo bagażu, że ledwo idę. Idziemy jeść. Idziemy jeść. W ogóle to jest niesamowite. Jestem w Paryżu po raz czwarty teraz. Pamiętam, w ogóle teraz przychodzę i pamiętam, jak tutaj z moją ojcą jadłyśmy te naleśniki właśnie, na które właśnie idę. Ale jest dopiero otwarte o 11, więc poczekam na sobie troszkę. Niesamowite, że jestem tutaj jeszcze raz. Od razu mój humor, który był straszny, jest już taki. Jeszcze właśnie po prostu o tej kawce i pełną szokola albo croissant ciepły. O, i tutaj jest. O, tu będzie otwarte. I hope so. Kurde, nie wiem, gdzie jestem. W innym odcinku chcę wam trochę pokazać Paryża, więc totalnie wpadajcie na niego. Nie wiem, który będzie pierwszy, czy ten z jedzeniem, czy ten sam z Paryżem. Ej, naprawdę przyjechałam tutaj, mam o wiele więcej energii. Dobrze, kochani, bo już jest ciężko mi trzymać was i do bagaży idziemy. Paris, Paris. Pierwszą kichę, jest otwarta od 12, a na serwis mają od 11. Więc słabo, bo szłam specjalnie dla nich tutaj. Nieważne, tutaj była kreperia, więc zobaczymy sobie i biorę sobie krep. Chyba, że po prostu usiądę sobie wypiję kawkę, no. Ja pamiętam, moja mama zawsze miała taką wieżę wielką, Eiffla, stała w domu i ja bardzo chciałam, pamiętam, przyjechać do Paryża i to była pierwsza rzecz, którą sobie kupiłam w Madrycie. I w rachunku napadam. Jednak złapałam naleśnika u innego pana, nie tego co właśnie wcześniej, bo tamten było 12, bo gdzie jest sprawa? Odkąd kupiłam ten mikrofon, to ludzie mnie mają naprawdę jakąś youtuberkę, jakiś movie maker. I pan właśnie mnie zapytał w ogóle francuski, angielski z francuskim akcentem, jest tak ciężki do zrozumienia. Jeszcze za tu ladą ich, to pomyślałam, że ja bym nakręciła go, że mogę, że muszę go oznaczyć. Jeszcze mi chciał kawę w zamian dać. Więc mogę śmiesznie, ale to nie jest pierwsza osoba, która zwraca na mnie uwagę, bo mam ten aparat z mikrofonem, ale jest tylko mikrofon, jakby. Ale to jest przesłodkie i przecudowne. Teraz testujemy, pokażę wam zaraz mojego naleśniora. No i taki piękny jest. Świetny. Teraz sobie go zjemy. O, jaki w ogóle tłusty jest. Ale tego typu naleśniki, tak, bo nie są naleśniki, tylko nazywają się galetami. Co ciekawe, pierwsza moja praca w Warszawie to było właśnie robienie takich galetów. Znaczy pracowałam tam 3 dni, bo ludzie byli tacy sobie, jednakże robiłam jakieś galeta własnoręcznie, więc to jest super, bo nie, jakby smakuje totalnie na czymś tam. To jest taki prosty wege, bo jest ser, dodatkowo możesz jakby, można wziąć przykład serowy i dodać sobie sałatę, pomidor i cebulę, która jest w cenie. Jakby możesz sobie wybrać albo cebulę, albo pomidor, albo wszystko, tak jak ja. I cena to 5,50 euro. Więc tak by nie jest źle. Ale się na pewno nim najem. Więc jem. Dobra, ogólnie jem. Przecież to ulica. To jest zabawne. Tutaj na przykład, tak jak w Hiszpanii, czyszczą ulicę jakby przed swoimi. Ej, ale mam dziurę spodnia. Ja muszę zdjąć koniecznie. Dobra. Bardzo dobre. Słone. Cieszę się,
się bardzo rzuciłam na słono. Chociaż tutaj patrzę, że on, nie wiem, czy on jest surowy może? Nie wiem. Dobra. Bardzo dobre. Mam taka głodna, że chyba wszystko dobre, ale dobre. Ale z tą kamerą to kicham, naprawdę. No, ludzie naprawdę zwracają na mnie uwagę. Czuję się jak youtuberka. Więc musicie mi pomóc zrobić do miliona subskrypcji. Będę youtuberka prawdziwą. Bo ten pan chce mi dać kawę za darmo za ten filmik. No to są głupia. Bym nie uniosła tej kawy. Naprawdę. Jeśli chodzi o tego galeta, no ja się najadłam. Chociaż jestem tak głodna, że teraz jeszcze mam ochotę na kawkę i na croissant. Już teraz, od razu. Mam też mało czasu, więc zrozumcie mnie. Mówię w ogóle do Francuzów po polsku. No niesamowite. Oui, c'est ça. Par français. Ej, naprawdę, powiem wam, że miałam wczoraj taki straszny humor. Zaraz wam tego nasika jeszcze. I już jestem jeszcze tutaj w Paryżu. No niesamowite. Jeszcze nie mogę uwierzyć troszeczkę, ale tylko jestem jeden dzień. Nie robię też dzisiaj zdjęć, ponieważ w Paryżu będę też za jakiś miesiąc i na dłużej, więc wtedy porobię jakieś foty, a dzisiaj chcę spędzić czas ze sobą i z wami. Ogólnie mam strasznie dużo cebuli i sałaty w zębach. W aparacie. Mam miłosiernie dużo. Gdzie jest? Czemu nie ma tutaj zielonego światła? Niesamowity jest Paryż. Mam już swoje piękne makaroniki. Oh yeah. Sprawdzamy nasze... O nie, wiedziałam, że się zgniotą. Ale jak to się... One się bardziej roz... Ładnie. Przykro mi bardzo, ale musiała i takie zjeść. Próbujemy o smaku orzecha. Chyba najmniej truskawka, a i pistacje, bo tak, mam pistacje, cytrynę, czekoladę, rozbiór maliny i pistacje. Testing. Ogólnie nie jestem fanką orzechów, ale jest w porządku. W porządku. Czału nie mam. Ogólnie, a my jesteśmy jakimiś ulubionymi słodyczami francuskimi. Więc gdzie to jest? Odhaczane makaroniki. Jeśli chcecie zobaczyć resztę mojej opinii, to musicie zobaczyć w kolejnym mukbangu, bo będą. Jedzenie właśnie w Paryżu. Było ono takie... Znaczy chyba najlepsze rzeczy, którą jadłam, to był ten krep. Co jest dziwne. Liczyłam na pełną szokola i croissant, że będą pyszne. A były takie sobie. Były takie... Strasznie, jak zauważyliście, się uświniłam nimi, ale to wszystko się uświnie. To szczerze moim zdaniem... chciałam też spróbować jeszcze madlenek, takich bardzo fajnych ciasteczek, ale jeszcze chcę wam zrobić takie ogólnie test francuskich słodyczy i sobie zobaczymy. Dziękuję wam pięknie i do zobaczenia kiedy? A jutro o 16:00. Buziaki.